Dzień dobry, nazywam się Arkadiusz Trzczołek, jestem strategiem rynku stopy procentowej w PKO Banku Polskim. W ostatnim czasie zmienność rentowności polskich obligacji jest relatywnie niska, jednak mijający tydzień przyniósł ruch w górę polskiej krzywej dochodowości. Naszym zdaniem jednak w najbliższym czasie powinno dojść do stabilizacji wokół aktualnych poziomów przy równoważących się czynnikach przemawiających za spadkiem oraz wzrostem rentowności. Ostatnie dane z polskiej gospodarki okazały się wyższe od oczekiwań. PKB za trzeci kwartał niespodziewanie utrzymał się powyżej 5%, wynosząc 5,1% w ujęciu rok do roku. Jednak pozytywny wydźwięk tych danych jest równoważony przez słabsze publikacje ze strefy euro, a w szczególności Niemiec, gdzie w ujęciu kwartalnym wzrost gospodarczy był ujemny. GUS zrewidował w górę swój odczyt inflacji za październik do 1,8% rok do roku, jednak miało to głównie wpływ na lekki wzrost rentowności na krótkim końcu. Dłuższy koniec pozostaje w dużym stopniu pod wpływem wydarzeń na rynkach zagranicznych, gdzie obserwowaliśmy ruch w dół krzywych dochodowości. Było to związane w dużym stopniu ze spadkiem cen surowców energetycznych, które ograniczają presję inflacyjną. Zamieszanie wokół rozmów na temat umowy dotyczącej opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię przyczyniło się do zwiększonej awersji wobec ryzyka. Opuszczenie składu rządu przez kolejnego ministra do spraw Brexitu skutkowało większą zmiennością na rynkach finansowych. Również brak porozumienia dotyczącego włoskiego budżetu skutkuje utrzymywaniem się podwyższonej premii za ryzyko. Na listopadowej aukcji zamiany Ministerstwo Finansów sprzedało papiery za 8,2 miliarda złotych. Popyt na poziomie 9,4 miliarda okazał się zdecydowanie niższy od tego obserwowanego na ostatnim październikowym przetargu. Wtedy wysokie zainteresowanie ze strony inwestorów związane było z odkupem zapadających pod koniec października obligacji skarbowych oraz obligacji Krajowego Funduszu Drogowego. Po aukcji zamiany sfinansowano już 93% tegorocznych potrzeb pożyczkowych oraz 11% potrzeb zapisanych w ustawie budżetowej na 2019 rok. W tym miesiącu przewidziany jest jeszcze jeden regularny przetarg. Zakładamy, że w związku z dużą realizacją potrzeb pożyczkowych podaż nie powinna przekroczyć 6 miliardów zł, złotych uwzględnionych w miesięcznym planie podaży. W przeciągu ostatnich kilku tygodni obserwowany jest zauważalny spadek cen ropy naftowej. Notowania odmiany brent spadły o około 20 dolarów od szczytu z początku października. Niższe notowania ropy mają również wpływ na oczekiwania inflacyjne, które mierzone pięcioletnim słopem inflacyjnym zmierzają w stronę tegorocznych minimów. Mniejsza presja inflacyjna, wywołana ruchami na rynku surowcowym, ogranicza presję na wzrost rentowności obligacji. Notowania papierów amerykańskich z dłuższym terminem do wykupu spadły, schodząc poniżej 3,10% w sektorze 10-letnim, około 15 punktów bazowych niżej od lokalnego szczytu. W górę przesunęły się w ostatnim czasie notowania miar ryzyka, gdzie zarówno od dołków odbiły notowania o spreadów, jak i na wciąż podwyższonym poziomie są kontrakty CDS. Twarde stanowisko włoskiego rządu, który nie chce uchwalić bardziej restrykcyjnego budżetu, zderza się wciąż z opozycją ze strony Komisji Europejskiej, która wymaga dokonania zmian prowadzących do zwiększenia dyscypliny fiskalnej. Negatywnie na nastroje inwestorów wpływa również brak porozumienia w brytyjskim rządzie na temat umowy dotyczącej opuszczenia Unii Europejskiej. Kolejne dymisje w brytyjskim rządzie prowadzą do zwiększonej awersji wobec ryzyka, nie tylko na brytyjskim rynku finansowym. Dziękuję za uwagę. W razie pytań zapraszam do kontaktu.